W sobotnie południe w Książenicach w Legia Training Center byliśmy świadkami kolejnego starcia na boiskach trzeciej ligi, gdzie Legia 2 Warszawa, która ostatnio jest na fali wznoszącej, która tydzień wcześniej wygrała aż 6-2 z Bojanką Błonie, mierzyła się z Beniaminkiem na tym poziomie rozgrywkowym z Wartą Sieradz, czyli ekipą, która zajmowała przed meczem 16 miejsce i znajdowała się w strefie spadkowej. Rezerwy Legii na pewno wyszły na ten mecz z przekonaniem, że oni będą chcieli dominować, że będą chcieli grać w piłkę, próbować swoich sił w ataku pozycyjnym. Tak też to wyglądało. Na początku meczu widzieliśmy wyraźną przewagę Legii, ale już w dalszej fazie pierwszej połowy było to bardziej wyrównane spotkanie. Warta Sieradz czekała na swoje okazje z kontrataków. Także mieli od sytuację po stałych fragmentach gry. No i można powiedzieć, że ta pierwsza połowa to było jednak bardziej wyrównane spotkanie. Kompletnie zmieniło się to w drugiej części gry, gdzie na samym początku Legia otrzymała rzut karny, który wykorzystał kapitan zespołu Karol Nojszewski. Co prawda, jeszcze kilka minut później Warta odpowiedziała za sprawą również kapitana Wiktora Płonety, środkowego napastnika, dla którego to był kolejny gol w tym sezonie. Ale remis trwał tylko chwilę. Niedługo później Legia zdobyła kolejne gole. Ostatecznie skończyło się to wynikiem 4-1. Na listę strzelców wpisali się jeszcze Rafał Maciejewski, Wiktor Kamiński, a także po raz drugi Karol Nojszewski z rzutu karnego. I myślę, że ostatecznie legioniści mogą być z tego zwycięstwa bardzo zadowoleni. Było one okazałe. W końcówce nie było nerwowości, bo było raczej wszystko już przesądzone, że Legia spokojnie dowiedzie to zwycięstwo do końca. W początkowej fazie tej drugiej połowy, gdy jeszcze Warta się raz odpowiedziała, to można było mieć wątpliwości co do tego, w jaką stronę ten mecz pójdzie, ale jednak rezerwy warszawskiej Legii nie pozostawiły żadnej wątpliwości. Pokazały dominację nad słabszym rywalem, który znajduje się w strefie spadkowej. Pokazały, że wracają na dobrą ścieżkę, że zaczynają seryjnie wygrywać, z czym były na początku sezonu lekkie problemy. I na pewno szkoleniowcy Legii mogą z tego meczu wyciągnąć bardzo dużo pozytywnych rzeczy.